Na polskim YouTube znajdziemy wiele kanałów reprezentujących służby mundurowe, od wojska przez policję aż po pogotowie. Jednym z popularniejszych twórców, który tu pokazuje swoją pracę, jest ratownik Borkoś. Ten również często pokazuje się w różnego rodzaju wywiadach czy eventach. Jego content polega na pokazywaniu swojej pracy z pierwszej ręki, to znaczy rejestrowania obrazu tego, czym zajmuje się aktualnie na służbie. Chodzi tutaj głównie o ratowanie ludzkiego życia, czy też pomoc w różnego rodzaju urazach. Czyli wszystko to, z czym dzwoni się na pogotowie. Ma on bardzo duże grono zwolenników, jednak w ostatnim wywiadzie w Dużym Maluchu inny spory twórca, sierżant Bagieta, który jest byłym policjantem, dość krytycznie wypowiedział się na temat jego działalności i na tworzeniu kontentu z ludzkiej krzywdy. No ale nagrywanie z czoła, na przykład nie wyobrażam sobie tego, że wbijam na interwencję i nagrywam coś z czoła i to potem wrzucam. To jest dla mnie takie trochę lipa i ja rozumiem, że można sobie utrwalać, można sobie nagrywać i potem ten wizerunek zmieniać albo go zakrywać i konsekwencje cię żadne nie czekają, bo możesz sobie nagrać każdą osobę na ulicy. To jest, stary, jesteś w najgorszych momentach swojego życia czasami. Karetka i policja i straż nie jadą wtedy, jak ci jest fajnie. Nikt nie dzwoni wtedy po policję, czy po ratownictwo medyczne. I wiesz, ktoś leży z jakimś urazem i tak jak mówię, podejrzewam najgorszy dzień jego życia, przychodzi chłop i go z czoła nagrywa kamerką. Niewątpliwie publikowanie takich filmów może być niekomfortowe dla osób uczestniczących w takich interwencjach. Sam sierżant Bagieta opowiada o sytuacjach, które go spotkały sprzed biurka, zmieniając niektóre fakty, tak aby się nikt źle nie poczuł, że opowiada o interwencji z nim samym. Jednak wszystko ma dwie strony medalu, sam Borkoś nie robi tego pod content, to znaczy nie wymusza czyjejś reakcji, a stara się edukować i być może, jeżeli ktoś taki materiał obejrzy, to przestrzeże go przed zrobieniem jakiejś nieodpowiedniej rzeczy lub pokaże, jak zareagować w danej sytuacji. Jest to dosyć mocna opinia pokazująca, że sierżantowi Bagiecie nie podoba się działalność Borkosia i uważa, że nagrywane filmy z interwencji nie powinny trafiać do internetu. Jakiś czas temu do internetu trafił również film Krzysztofa Stanowskiego o szkodliwym działaniu pewnego piłkarza. Poruszał on dość wrażliwy wątek jego córki i większość ludzi zgadzała się ze stanowiskiem przedstawionym w filmie, które to krytykowało tego piłkarza. Jednak Stanowski postanowił film usunąć, tak aby córka tego piłkarza nie była narażona na krytykę czy też hejt. Również w swoim wpisie prosił o usunięcie tego przez inne kanały komentarzy czy informacyjne. Działanie, jakie podjął Krzysztof, może mieć wręcz odmienny efekt. Ponieważ kiedy chcemy coś ukryć, tym bardziej ta sytuacja wychodzi na wierzch. Mimo że miała ona miejsce miesiąc temu, to ludzie sobie o tym przypomną, podczas gdy Stanowski będzie chciał usunąć te treści z sieci. A w internecie, jak wiadomo, nic nie ginie. Swoją przeszłość z sieci chciałaby pewnie wymazać jedna z dziewczyn, która była w ekipie kamerzysty, czyli Viola. Walczyła ona już dwukrotnie na galach freakfightowych, jednak najwyraźniej ostatni okres działalności niezbyt dobry, bo ta oferuje usługi reklamowe na grupach Facebook, gdzie zazwyczaj to firmy piszą bezpośrednio do influencerki z propozycją, tutaj jednak sytuacja wyglądała inaczej. Co więcej, pod jeden sposób ktoś oskarżył tę influencerkę o oszustwo, które miało polegać na tym, że zainkasowała daną kwotę za reklamę, a jej nie zrealizowała. Z tego wywiązała się dosyć dziwna rozmowa, bo Viola twierdzi, że świadczenie zrealizowała, reklamodawca natomiast jest innego zdania. Niemniej jednak sytuacja nie jest zbyt kolorowa, mimo że Viola ma ponad 300 tysięcy obserwujących, to ze względu na opinię, która krąży wokół niej, ma bardzo utrudnione podejmowanie współpracy z kimkolwiek. Jeżeli jesteśmy już przy temacie współprac, warto poruszyć tutaj kwestię relacji biznesowej pomiędzy Czajnikiem a jego byłą dziewczyną. Dwójka ta nadal nagrywa razem i realizuje wspólny content. Jednak wielu ludzi ciekawiła kwestia tego, czy Julia nadal oddaje procent Czajnikowi za tak zwaną promocję, nawet jeżeli nie są razem w związku. To pytanie o twoją relację. Czy łączą ci jakieś kontrakty, umowy z Czajnikiem, mimo tego, że się rozstaliście? No nie mamy. No właśnie, bo prawdziwi przyjaciele nie muszą podpisywać umów. To jest ta różnica. Widziałeś to? Nie no, w sensie to nie jest chyba sekret, no. Bo ludzie się też cały czas dziwią, że ja ciągle jestem tu przy tobie, no ale jakby robimy razem projekt. Mieszkam w tym domu, więc jak mam to po mnie nagrywać i... Słowne bardziej niż sam fakt papierka, bo jesteśmy dogadani na jakieś tam warunki, no ale realnie ewidentnie nie potrzebujemy do tego papierka, no bo jednak relacja oparta na prawdziwych znajomościach jest zupełnie inna niż tak stricte biznesowa. A w naszej kwestii, kiedy jest to naprawdę zbudowane na tych relacjach od lat, możemy sobie na to pozwolić. To jest ta różnica i to jest ta przewaga generalnie nad innymi ekipami, które tworzą coś pod biznes, a wy niestety im wszystkim w to wierzycie, że są cudownymi przyjaciółmi. Warto wspomnieć, że w starej ekipie również widoczne były prawdziwe relacje, a jednak końcowo umowy zostały podpisane. Podpisywanie samych umów jest również na gorszy czas, gdzie to relacje międzyludzkie mogą popsuć te biznesowe. Ale jak widać, Czajnik bardzo ufa swoim najbliższym przyjaciołom, jeżeli faktycznie nie ma z nimi podpisanych żadnych umów. Wiele osób interesowało również, jak wygląda aktualna relacja byłej dziewczyny Czajnika, odnosząc się do jej kolejnego partnera, którego mogliśmy już prawdopodobnie zobaczyć na Instagramie.
Instagramie. Ale to ja już potwierdzałam, że się spotykam z kimś. Spotykam się z kimś, ale nie chcę pokazywać tej osoby na ten moment na pewno. Wolałabym, żeby to nie był związek publiczny, ponieważ ja byłam z tobą w związku publicznym i wiem, z czym się to je. Jest to ciężkie, no. Zresztą chyba ty też nie chciałbyś. Ja ci powiem tak, jesteś celebrytką, tak naprawdę. Moim zdaniem tak, ludzie już wyśledzają cię, robią ci zdjęcia, jak jesteś w knajpie, więc jesteś celebrytką. Twoje życie to jest coś za coś. Życie influencera kosztuje to, że nie masz prywatności. Z czasem do internetu pewnie trafi zdjęcie przedstawiające nowego partnera tej influencerki. Pytanie, czy jest to osoba rozpoznawalna, czy ktoś, kto nie działa w internecie na cały dzień. Ostatnio, co ciekawe, sporo działań podejmuje również Fagata, ponieważ zaczęła prowadzić koncerty i realizować inne projekty. Zajęcia, które podejmuje, są tak absorbujące, że postanowiła o tym przekazać swoim odbiorcom. Bo słuchajcie, tak, będę robić płytę. Gram koncerty prawie co weekend. Jeszcze do tego, wiecie, mam chłopa, o niego też trzeba zadbać. Możliwe, że będę się bić. Plus jeszcze, no mam też inne rzeczy do roboty, jakiś inny content bym chciała robić. Chciałabym bardzo wrócić na YouTube z jakimś fajnym contentem. I wymyśliłam ten content kulinarny, ale nie mogę się to zabrać właśnie przez to, że codziennie teraz trenuję. No, miałam dużo rzeczy na głowie, że aż mój terapeuta się martwi, że sobie dom robię. Wiele osób interesuje to, kto przychodzi na koncerty Fagaty, jeżeli ta posiada bardzo duże grono hejterów po tym, jaki wizerunek tworzy. Zapewne w większości jest to młodsza widownia, która z drugiej strony nie powinna za bardzo słuchać muzykę, jaką tworzy Fagata. Influencerka wspomniała również o tym, że chce powrócić na YouTube z kontentem jedzeniowym, co nie jest niczym nowym ani odkrywczym, bo teraz taki content realizuje większość polskich kanałów. Tak jak Fagata narzeka na zbyt dużą ilość pracy, tak w kontraście do niej stoi Najka, która w ostatnim czasie radzi sobie znacznie gorzej, ponieważ nie może znaleźć pracy przez kontrowersje, które się pojawiły wokół niej związane z krytykowaniem mniejszości. Portal, który podał taką informację, został przez Najkę pozwany, a ta przekazała swoim widzom, jak aktualnie wygląda jej sytuacja. Jestem totalnie przemęczona tym, jak ludzie wciskają coś w moje usta, czego nie powiedziałam. W internecie coraz częściej znajduję artykuły, że grozi mi do 3 lat pozbawienia wolności tylko za to, że skomentowałam kontrowersyjny happening pana Grzegorza Brauna. Wy się możecie śmiać, że ja tutaj płaczę i robię dla was cyr, jak wy to mówicie, ale wy dosłownie nic nie wiecie, jak moje życie wygląda, jak nie mogę znaleźć pracy przez te fałszywe oskarżenia, które non-stop na nie wydaje Omzrik, podczas gdy tak naprawdę wytoczyłam proces Omzrikowi w 2023 roku za to, jak bardzo mnie zniesławiają. I sprawa leży w sądzie rejonowym w Rybniku, jakoś nikt na razie nie posuwa tej sprawy do przodu. I wstydem nie powinny być moje łzy, tylko wstydem powinno być to, jak ktoś perfidnie kłamie na mój temat. Sytuacja Najki jest bardzo nieciekawa. Wszystko schodzi do tego, że Najka nie utrzymuje się social mediów mimo sporych zasięgów, a podejmuje pracę na etacie. Rozwiązaniem tego problemu byłoby podjęcie walki w Federacji Freak Fightowej, a tych propozycji influencerka ma bardzo dużo. Natomiast Nike od samego początku jest przeciwna walkom i twardo stoi na swoim. Też spore pieniądze zarabia już na początku swojej działalności Konopski, a na kanale FOMO Podcast pojawiła się rozmowa z Mikołajem, do której też was odsyłam. Na samym początku zajmował się kontentem związanym z Fortnite i to na tym w wieku zaledwie kilkunastu lat zarobił swoje pierwsze duże pieniądze. Wiesz co, wtedy był też ten kod z Fortnite'a dla twórców, kod twórcy to się nazywało. I z tego no, niektórzy zarobili sobie na zarąbiste apartamenty w Warszawie, w wieżowcach. I miesięcznie to potrafiły być naprawdę grube dziesiątki tysięcy funtów. Twórcy to był 2018-2019. Wtedy była najlepsza kasa tak naprawdę. Pamiętasz swój najlepszy przychód z tego kodu twórcy? No i to było coś w okolicach 10 tysięcy funtów, coś takiego. No, ile miałeś lat? 17. W tych latach była to naprawdę duża kwota. Nadal jest ona spora, jednak trzeba wziąć pod uwagę istniejącą inflację. Z pewnością kariera Mikołaja bardzo szybko nabrała tempa, a ten dosyć dobrze punktował działalność innych twórców, rozpoczynając mniejsze lub większe dramy. Natomiast w jego historii pojawiła się sytuacja, której do dziś prawdopodobnie bardzo żałuje i o której również wspomniał w tej rozmowie. Ja też jestem bardzo mocny psychicznie, więc nie jest łatwo mnie złamać. Natomiast chyba najbardziej to mimo wszystko ten początek 2022 roku, nie? I afera z Leksiem. To było wtedy taki kubeł zimnej wody, nie? Mhm. Że nagle gdzieś tam ten internet obrócił się przeciwko tobie i była ta nagonka. Mimo tego, że chciałem dobrze docelowo, to gdzieś tam została przypisana taka łatka, że to zostało wszystko zrobione dla pieniędzy, dla wyświetleń. Mimo tego, że chciałem dobrze po prostu.
Również obrona Mikołaja pod hasłem, że ten chciał dobrze, nie do końca się sprawdza, bo liczył się sam efekt, w którym Leksiu przez jego film był wyśmiewany i poniżany, a czasami nawet do dziś zmaga się z problemami, które nie powstałyby, gdyby nie film Konopskiego. Mikołaj również używa argumentów, w którym ludzie go osądzali, że zrobił to dla wyświetleń. Prawdopodobnie, jeżeli z materiałem by poczekał i zasięgnął większej ilości informacji, to sytuacja nie miałaby miejsca. Jednak tym również charakteryzuje się content newsowy, aby przedstawić coś jako pierwszy oraz jak najszybciej. Teraz Konopski znacznie bardziej przykłada się do tworzenia materiałów i taka wpadka prawdopodobnie się już mu nie przydarzy. Twórca ten odegrał kluczową rolę również w październikowej aferze. W samej rozmowie wspomniał o sytuacjach, o których nigdzie wcześniej nie informował. Chociażby fakt, że dziewczyny, które miały wystąpić w jego filmie, miało być znacznie więcej, ale te się wycofały. Tych dziewczyn, czy było wiele takich dziewczyn, o których internet nie usłyszał? Co najmniej dwie, jak nie trzy. Mogło być więcej. Jedna dziewczyna, pamiętam, po materiale Wardęgi była bardzo mocno za tym, żeby jakby... no po prostu opublikować swoje rzeczy. Ona miała bardzo, bardzo mocne materiały na temat głównie Stewarta, z tego co się orientowałem, bo też była chyba z nim w związku. Tak, na pewno była z nim w związku. Finalnie się wycofała z tego. Niestety dużo pracy Mikołaja poszło na marne po tym, jak dziewczyny wielokrotnie zmieniały swoje stanowisko w związku z publikacją wielu informacji. Co również podłamało samego Mikołaja, bo kilkadziesiąt godzin jego pracy szło po prostu na marne. Ale również w ten sposób chciał uszanować prywatność tych dziewczyn, bo te z kolei bały się, aby ich dane nie wyciekły. Kilkadziesiąt godzin rozmów na Discordzie. Rozmów z kim? Z dziewczynami. Ja potrafiłem z jedną na przykład rozmawiać po 4 godziny o tym, co tam się wydarzyło. I jak o tej całej sprawie, jak ja podejdę do filmu i te rozmowy były naprawdę długie, nie? Kurczę, naprawdę ludzie wiele nie zobaczyli, nie? Wiesz co, jeżeli dziewczyna mi się wycofuje z publikacji materiałów, to nie mogę po prostu zignorować jej prośby i wrzucić ten materiał, bo no kurczę, no nie robi się tak po prostu. I stracisz zaufanie do jakichś, powiedzmy, potencjalnych kolejnych ofiar, bo ci nie ufają, że po prostu nagle stwierdzą, że się wycofują i ty tego nie uszanujesz. Na pewno trzeba przyznać Konopskiemu spory plus za tak dokładne podejście do sytuacji i uszanowanie woli dziewczyn. Szkoda na pewno, że nie mogliśmy poznać wszystkich historii, które prawdopodobnie byłyby mocniejsze niż to, co już zobaczyliśmy, a co z pewnością nie powinno mieć również miejsca. Ostatnim interesującym tematem był z pewnością temat współpracy, jaką Konopski miał podjąć z TVP. W sieci krąży wiele teorii odnośnie współpracy influencerów z rządem i taką współpracę otrzymał również Mikołaj. W jaki sposób się ona zakończyła? Nie wglądał, miałem ciekawe propozycje. Raz, mogę o tym powiedzieć chyba już teraz, TVP zrobiło taką stronę newsową dla młodzieży w zeszłym roku. Nie, czy to powstało w zeszłym roku, ale w zeszłym roku oferowali mi jakby reklamę tego. No i tam... Reklamę, czy żebyś był uczestniczył w tym projekcie? Wiesz co, reklamę po prostu z serwisu na moim kanale newsowym, ich stronę newsową, żebym zapromował, nie? Tam od TVP ze strony, jak jeszcze PiS był u władzy, więc wiadomo, jak te media wyglądały. I wtedy, pamiętam, oferowali potężne pieniądze, nie? Tam za jedną wstawkę na YouTubie z reklamą tej rządowej, powiedzmy, strony newsowo-młodzieżowej, to tam były kwoty rzędu 80 tysięcy, wow, czy do 100 tysięcy. Z państwowych pieniędzy. Z państwowych pieniędzy. I wtedy oferowali mi pakiet chyba właśnie 4 wstawek. No i to były kwoty tam chyba 350 do 400 tysięcy za 4 wstawki. Kwota, jaka została zaproponowana Mikołajowi, jest równowartości mieszkania w sporym mieście. Ten natomiast postanowił to od razu odrzucić, bo to rzutowałoby na jego wizerunek w przyszłości. A w oczach wielu osób Konopski nie jest osobą, którą można kupić, a również trzeba wziąć pod uwagę fakt, że współpraca z TVP jest źle odbierana przez większość widzów. Może nie 300 tysięcy, ale 300 zł miał być winien jeden z członków grupy Dresscode, która to chwali się, na jakim poziomie nie żyje i czego nie posiada, chodząc w drogich ciuchach. Jednak jak się okazuje, kwota 300 zł, jaką ta osoba miała zapłacić za wykonaną pracę, okazała się być zbyt wysoka. I końcowo członek tej grupy postanowił jej nie uiszczać. Zapłacił mi pieniędzy, a zgrywa takiego bogacza. Parę lat temu poprosił mnie, żebym wyedytował mu Hot 16. Zrobił w tym filmiku wszystkie efekty i miniaturkę też do tego filmiku i za to chciałem 300 zł. To naprawdę nie jest dużo. Nie wiem, ile razy już o to do niego pisałem. Mówił, że mi niby wysłał, później, że a jednak nie, przepraszam, jednak nie wysłałem. Później, że sprawdzi z bankiem, bo może jednak są jakieś problemy. Aż w końcu mnie zostawił po prostu na odczytanej wiadomości. Ja napisałem po raz kolejny i po raz kolejny, aż w końcu po prostu przestał odczytywać moje wiadomości. Niby tutaj Balenciaga, łańcuchy, wycieczki, jachty, wszystko co popadnie, ale kurde, 300 zł za pracę już szkoda zapłacić.
zapłaci, co nie? Tak jest właśnie skąpe, a to co ja od niego prosiłem, to naprawdę jest bardzo mało. Wszyscy go tak bardzo lubią, nagrywają do niego piosenki, a tak naprawdę jest po prostu oszusta. Osoba, której należało się to 300 zł, uderzyła w idealnym momencie, ponieważ ta grupa influencerów mocno zdobywa teraz popularność. Dzięki czemu sprawa ta powinna dosyć głośno się rozejść, a wspomniana osoba prawdopodobnie ureguluje swoje długi.